piątek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy oczyszczeni przez 40-dniową pokutę w należytym usposobieniu ducha mogli dojść do zbliżających się świąt wielkanocnych. 40-dniowa pokuta. Ten fragment przypomina mi perykopę z Starego Testamentu, z Księgi Liczb, gdy Bóg zwraca się do Izraelitów, że przez 40 lat będziecie pokutować, zanim wejdą do ziemi Kanaan, do ziemi obiecanej. Będą pokutować z powodu tego, że nie zaufali Bogu, że w nich jest grzech. Dokładniej w nich jest Egipt, z którego niedawno wyszli. Czas naszych 40 dni postu jest to czasem pokuty, a dokładniej metanoi, czyli też tej zmiany myślenia, zostawienia grzechu, którego może zabraliśmy ze sobą w przeciągu tego całego roku. Chcemy pozbyć się każdego grzechu, ale oczywiście nie z każdym nam się to uda. Chcemy z dobrym usposobieniem, tak mówi kolekta, rozpocząć święta, wejść w święta wielkanocne. Ciekawą rzeczą, i myślę, że warto na to spojrzeć, że to owo usposobienie łączy się z tym, do czego wzywa nas kapłan podczas każdej mszy świętej, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w najświętszej ofierze, czyli wzywa nas przed aktem pokuty, również ma na myśli o odpowiednie usposobienie. Myślę, że możemy tutaj porównać to do pewnej brudnej szyby, która nie ma usposobienia do tego, by przepuszczać światło, by to światło mogło wejść do środka. Potrzebujemy się oczyścić. Oczyścić przez pokutę, czyli metanoję. Oczyścić przez akt żalu. To oczyszczenie ma nam pomóc przeżyć Eucharystię. W końcu nasz Pan przyjdzie na ołtarz i będziemy mogli się Nim karmić. Potrzebujemy odpowiedniego usposobienia. W końcu będziemy przeżywać Paschę, zmartwychwstanie naszego Pana i nas samych. Potrzebujemy do tego godnego usposobienia, abyśmy mogli to słońce zobaczyć, a nie tylko i wyłącznie brudną szybę, którą w jakiś sposób ubrudziliśmy przez cały rok naszej wędrówki wiary.